wszystkim w roku 2020. Witam Was z kanału Amax TV. Wracamy po krótkiej przerwie. Czy kiedyś marzyłeś o seksie w parach, czyli chłopak, dziewczyna i razem prowadzicie seks? Dlatego dzisiaj wyruszymy na warszawskie ulice i będziemy zadawać właśnie te ciężkie pytania, czy mieli, czy by chcieli, a może już mieli. Także dwie pary i wspólny seks. Co ludzie o tym sądzą, co ludzie o tym myślą, zaraz i się zapytamy, zobaczymy jaka będzie reakcja. Także ciężkie pytania, zapraszam do oglądania, ażebym to zrymował teraz. Jesteśmy kanał Amax TV i mamy do Ciebie jedno pytanie. Chcesz coś powiedzieć? Zadajmy ciężkie pytania. Seks, pary. Czyli masz chłopaka, dziewczynę, chłopaka, dziewczynę. Czy byś chciał coś takiego? Seks w parach. Kiwnij, tak? Albo nie. Tak, dobra, piątka. Czyli wiesz, są dwa związki, nie? No. Czy ty na to, czy miałeś, czy byś chciał, czy marzyłeś? Ciężkie pytania, Max. No, w zasadzie nie wiem. Chyba nie myślałem o tym. Nie wiem, zależy od sytuacji. No, powiedzmy, masz dziewczynę, tak? Masz dziewczynę, przychodzi kolega i razem prowadzi seks. Okej, okay, no ciężkie pytanie. Nie myślałem o tym w ten sposób, nie wiem, czy byłbym zainteresowany. A kolega? Ja raczej nie. Czy raczej nie? No i to wszystko, dziękuję. Oczywiście cały dzień chodzenia i kolejny film. Przypominam jeszcze raz, kolejny film nie wypał, nie udało się, znaleźć tylko dwie osoby. To jest najgorsze, co może być, ale my się nie poddajemy, będziemy dalej nagrywać. I myślę, że jakoś to z czasem wszystko się uda i jakoś będzie fajnie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że jakoś się uda ten kanał mój dalej prowadzić, może to się jakoś, no może to nie pójdzie na dno, no bo naprawdę jest ciężko nam, ale my już czekamy do kwietnia, czekamy już do marca, nie, co mówię, dobra, tego nie będę wycinał, czekamy już do kwietnia, maja, zacznie się sezon, wtedy będziemy jeździli na wszystkie imprezy disco, bo tacówki warszawskie i tam będą leciały ciężkie, porąbane pytania w nietypowy sposób, jak to na naszym kanale bywa. No i mam nadzieję, aby do tego kwietnia wytrzymać, tak? No ale postaramy się coś wrzucać, żeby coś się działo na naszym kanale. No chyba tyle, co będę przyciągał. Także wiadomo, pewnie film ci się nie spodobał, ale jeśli się spodobał, dam sobie łapkę w górę. Oczywiście jak chcesz, to i subskrypcję na naszym kanale. Czyli taki czerwony przycisk, wciśnij go razem z dzwoneczkiem i będziesz na bieżąco. Chyba tyle. Trzymajcie się, heja. A Max, wilecie. Cześć. Witam wszystkich serdecznie. Że od razu chcę powiedzieć, że po prostu nie zwracacie na mnie uwagi, bo jestem nieogarnięty, nie chciało mi się jeszcze ogarnąć, że się będę później ogarniał, ale to mało ważne. Jak to się mówi, szatan jest w stroju człowieka. To jest jedno. Przychodziłem cały dzień i dzisiaj trochę i udało nam się znaleźć tylko trzy osoby, a w tym jakiś misiek jeszcze był, który machał głową, a nic nie mówił. Porażka. Ludzie się w ogóle nie godzą rozmawiać. Co się dzieje? Kiedyś było inaczej, kiedyś się godzili. Jakoś mi to lepiej szło, teraz mi jakoś to nie wychodzi, nie wiem, czy może chujowo wyglądam, nie wiem, no naprawdę jest ciężko. A może po prostu zacznę podstawiać ludzi, tak jak to większość youtuberów robi przy takich sądach. Nasz sąd jest trochę popierdolony oczywiście, no ale chuj no. Ale podstawianie to nie dla mnie jest. Nasz kanał musi być taki, co nie podstawia tych ludzi, no bo tak najlepiej, tak mi się wydaje, że po prostu jest najlepiej, no bo... Tak jak wcześniej powiedziałem, no dużo youtuberów podstawia, ja to wiem, ale po prostu wiem, o, to jest tak, my nie podstawiamy, no nie wiem dlaczego tak jest, może będziemy musieli znaleźć lepszą lokalizację, no bo na Starówce jak byłem, to po prostu ludzie to jest takie, nie wiem, idą, oni po prostu idą i nie wiem, zamulają, kurwa, patrzę na nich, to mi się aż żygać chce, idzie, o Boże świecie, nie wie, kurwa, nie chce rozmawiać, on nie chce tego, on się boi kamery, nie wiem, no wyciągniesz kamerę ze statywem i chuj, A propos statywu, zgadnijcie, mam statyw, ale zgadnijcie, na czym teraz kamerę postawiłem, bo nie trzymam ją w ręku. Na drzewie, kurwa. I to jest dobrze widać, nawet, tak mi się wydaje chociażby. No. Na pewno już nie będziemy nagrywać na Złotych Tarasach, nie będziemy nagrywać na Serówce, bo nie wiem, tam byliśmy i tam naprawdę jest ciężko, będziemy musieli tą lokalizację jednak zmienić, może w jakieś... inne miejsca, no gdzieś może jakieś dzielnice wybierzemy, żeby było fajniej. No na pewno fajnie będzie w kwietniu, w maju, jak już sezon disco polo ruszy, bo wtedy będziemy jeździli po imprezach disco, po tańcówkach i tam będą ciężkie pytania. Będziemy zadawać ciężkie pytania, no i wtedy na pewno będzie fajnie, no. Ale do tego kwietnia, maja musimy się jakoś przemęczyć. Co chciałem jeszcze powiedzieć, bo żeby was już nie zanudzać, to chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że
Niedługo na naszym kanale pojawią się nowe filmy, takie jak Orzeł czy Reszka, albo film z widzami. Znaczy będę chciał zrobić takie filmy, tak? A czy mi one wypalą, nie wiem. To będą ciężkie filmy do zrobienia. Już tłumaczę, z widzami to jest taka, to jest, z widzami to dopiero kombinuję, jak to będzie. Bo coś chcę zrobić z widzami naszymi. Jakiś film, może uda się on. Na pewno będzie Orzeł czy Reszka, czyli to będzie takie coś, czy to będzie, tak, to będzie wyglądało tak. Orzeł czy Reszka, przegrany całuje na przypał. Będzie chłopak, będzie dziewczyna, będzie rzucać monetą. No i no co, no przegrany po prostu musi na przypał iść pocować tą osobę. I oczywiście to będzie bez podstawiania i to naprawdę będzie ciężko zrobić, bo może być z tego lipa. Ten temat, dwie pary i wspólny seks, co miał paść do ludzi, to na pewno się na naszym kanale będzie. No chyba tyle. Także co, żegnam się z moimi widzami, żegnam się z wami i widzimy się na kolejnych filmach, no. I tak to wygląda. Trzymajcie się, kanał Amaxfi. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia, buźka. Ej, ja banana!